remisujemy z Rakowem Częstochowa 0-0. Razem z nami jeden z bohaterów tego spotkania, bez wątpienia. Konrad, chyba dzisiaj miałeś więcej pracy jak w tych wszystkich czterech ostatnich spotkaniach. Jak to z twojej perspektywy wyglądało? Na pewno tak. Czasem jest tak, że ja mam więcej pracy, czasem koledzy po prostu strzelają więcej bramek i mamy spokój, gramy dobrze. Myślę, że mimo wszystko dzisiaj też graliśmy dobrze. Raków jest po prostu dobrą drużyną, która zapewniła sobie dużo wcześniej awans, gra na totalnym luzie. Mecz był tak naprawdę o nic, o to, żeby jeszcze poprawić swoje miejsce w tabeli, jeśli chodzi o nas ewentualnie, a jak nie, to utrzymać przynajmniej tą piątą pozycję. I w sumie tyle, tak. To były na pewno dwie różne połowy, bo w pierwszej bez wątpienia przewaga Rakowa, w drugiej połowie wy dochodziliście do sytuacji. Taki był plan, żeby na początku bardziej nastawić się na grę z kontry? Znaczy nie, no myślę, że ta pierwsza połowa nie do końca wyszła tak, jak byśmy chcieli, a druga już była zdecydowanie lepsza. Bardziej mieliśmy piłkę pod kontrolą, stworzyliśmy sobie jakieś sytuacje, czy to po stałych fragmentach, czy z akcji. Raków dobra drużyna, wybiegana, dobrze grali. No, my robiliśmy wszystko, co mogliśmy, żeby ich powstrzymać i skontrować, ewentualnie w ataku pozycyjnym wypracować sobie taką sytuację, czy to po akcji składnej, czy po stałym fragmencie, żeby strzelić bramkę. W ostatnich dwóch tygodniach rozegraliśmy 5 spotkań, ale tego zmęczenia chyba nie widać i bez problemu moglibyśmy chyba pograć przez kilka najbliższych tygodni. Ja myślę, że mimo wszystko jednak to zmęczenie mogło mieć trochę znaczenia, bo w ciągu chyba 12 czy 13 dni zagraliśmy 4 czy 5 meczy. To jest duże obciążenie dla organizmu. Byliśmy do tego oczywiście przygotowani, tak, ale mimo wszystko gra na takiej intensywności co 3 dni na pewno rzutuje trochę na organizm. Tyle, no. Forbet Zakłady Bukmacherskie, oficjalnym sponsorem GKS-u Tychy.